Cześć. Witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj będziemy zwiedzać opuszczony kompleks basenów. Jest to dosyć takie centrum rekreacyjne, konferencyjne, przede wszystkim baseny, odnowa biologiczna, gabinety specjalistyczne czy jakieś tam masaże. No i oczywiście miejsca hotelowe prawie 200. Tutaj już widzimy pierwsze zabudowania tego miejsca. Porysowane. No jest to naprawdę gdzieś tam w lesie. Teren prywatny ogólnie. Jest napisane na wjeździe tutaj, powiedzmy. Musimy uważać, ponieważ jest tu dosyć teren niebezpieczny. Blisko. O, tam leci jakiś samolot. Tutaj mamy te zabudowania tutaj dotyczące tego kompleksu basenowego. Tutaj mamy Ole oczywiście. A my idziemy dalej. Zobaczymy. Ale fajny samolot. Dosyć świeża droga. Nie wiem, czy ktoś tu nie przyjeżdża wyrzucać jakichś śmieci do tym podobnych rzeczy. Przejdę sobie od razu tutaj. Tam widzę, że to się troszkę ciągnie. Tego jest nawet sporo. Popatrzymy tutaj w kotspór, bo nie chciałbym wpaść w jakąś dziurę niepotrzebnie. A można spodziewać się tutaj różnych studzienek. Zobaczcie, jak to wygląda. Ola będzie szła tamtędy, a ja pójdę tędy, bliżej tej. Tutaj widać, że jakieś ocieplenie było robione. Czyli to wszystko było ocieplane. Całkiem możliwe, że pod spodem tam coś jest. O, tak, tak, nie myliłem się jednak. Tam jest, myślę, że jakieś zejście. Chyba. Ło, ale tu jest dosyć niebezpiecznie. Powiem wam, ja wam to pokażę, ale tutaj jest naprawdę niebezpiecznie. Tutaj jest wszystko zalane. Widzicie to? Wow. Tutaj z tego, co słyszałem, o, jakie echo, miał być parking na dole. Tu jest mnóstwo śmieci teraz nawrzucanych, ale tam miało być wejście, tu jakieś wielkie okno, przypuszczam, a tutaj podziemia, być może jakieś sklepy, jest to dosyć wysokie, więc być może jakieś sklepy, może jakieś schody tu jeszcze były. Wejście na tutaj, na tą górę, może jakoś tak to w ten sposób wyglądało. W każdym razie tu się nachylę tak, żeby wam pokazać, jak to wygląda tutaj. No jest to zalane, nie będziemy tam schodzić, ponieważ no nie da się, nie mam żadnych gumowców, żeby tu wejść, ale dosyć wygląda to postapokaliptycznie. Powiem wam, że ta cisza jest jedynie tutaj zmącona ćwierkaniem ptaków. Teren jest piaszczysty. Myślę, że to nie jest tak, że to jest przez ten basen tutaj zrobione. Ale zobaczcie tutaj. Tu już własnym życiem żyje roślinność. Taka typowa bagnista. Ale jak zauważycie, tam się... O, kaczuszka! Patrzcie! Zobaczcie, tutaj kaczki pływają. I tam, gdzie ta kaczka pływa, to już jest całkiem głęboko, jak zobaczycie. I widać, ta woda jest dosyć czysta. Widać, co jest pod spodem. Gdzieś pół metra, myślę, a gdzie niegdzie nawet więcej. Zobaczcie tutaj. No. Naprawdę to wygląda niesamowicie. Ale jednocześnie mega, mega niebezpiecznie, naprawdę. Jakby z tego spaść, no to myślę, że byłby problem. Może nawet niezdrowotny, ale może i gorzej. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj. Przez chwilę miałem wrażenie, że kogoś tam widzę.
ale całkiem możliwe, że to mój wzrok jakoś został zmęcony. Pełno jest tutaj tych drutów, takich jakby coś jeszcze miało być wybudowane tutaj, nadbudowane. Ola tam coś próbuje. Mam nadzieję, że nic jej się nie stanie. Pójdziemy dalej tutaj. Zobaczcie. Nie wiem, czy tu miała być ta część basenowa, czy jak. W każdym razie jest to dosyć głęboko i tam, jak zauważycie, są takie spady, jakby schodki były. Chyba, że tutaj nie miało być żadnego basenu w tym miejscu akurat. Może akurat nie. Ten basen, jeżeli chodzi o stan budowy, bardzo przypomina ten basen, ten kompleks basenów w Zabrzu, który tam niedawno widzieliście. O, tu jest kaczuszka. Widzicie? Jak sobie tam pływa. No, powiem wam, że oni tu mają dosyć, te zwierzątka, jeżeli tutaj żyje więcej tych zwierząt, to taki dosyć dogodne miejsce po prostu. Idziemy dalej. Cały ten dół jest zalany wodą. Ta woda, przypuszczam, że tutaj z okolicznych górek schodzi w dół. Tu być może miało być jakieś okno. Teraz tutaj się schylimy i wejdziemy zobaczyć sobie tutaj, jak to wygląda. O, no tam jest już bardzo ciemno. Nie widać nic. Echo jest straszne. I tutaj jakieś samosiejki. Roślinność typowa dla terenów bagnistych. Lepiej uważać. Mam nadzieję, że Ola już tam idzie. A, tu jest już, dobrze. Zawsze się boję, żeby nic jej tam się nie stało. Idziemy teraz tutaj. Wejdziemy sobie po tej, po tej górce. Czekajcie, tutaj wejdę. O, tak. Tu jest dosyć tak wychodzone. Może faktycznie tutaj jednak jakoś poruszają się osoby, wchodzą. Ja bym chciał jakieś takie, chciałbym w ogóle tutaj wejść, tylko że muszę znaleźć jakieś inne wejście. Jakieś inne wejście. Tam jest Ola, trochę daleko ode mnie. Wygląda to, powiem wam, przerażająco. Chyba tędy jednak zejdę. O, tam to idzie. Pójdziemy wzdłuż tego miejsca. Aj, o! Z tej strony też jest dosyć to kłopotliwe, bo naokoło tego basenu, tej konstrukcji, też jest woda, jak widzicie. Więc może jest tu jakieś wejście na tą górę. Mimo wszystko, no albo i nie, podejdę tam. Wow, zobaczcie, jak to stąd wygląda. No, 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 to musiała być ogromna konstrukcja. Jest ogromna konstrukcja, a tak naprawdę jest dopiero na samym początku to wybudowane. Więc przeszedłbym sobie tutaj z tej strony. Idę sobie tu. Będzie to bardzo ładnie wyglądać. Taka dziwna ryba. Błoto. Po prostu. Ja tutaj przejdę. Ale widać, że ktoś tutaj chodził. Więc myślę, że mi się też uda. Przez chwilę myślałem, że ktoś tam idzie. Przejdę sobie tutaj. Tu jakieś przejście jest. Jakichś takich większych schodów nie widzę.
żeby można było się dostać na górę w jakiś łatwy sposób. Raczej nie ma, ale tam jest fajne przejście, że można by zobaczyć tak niżej, jak to wygląda. Basen ogólnie, jak to zwykle bywa, nie dostał, nie został zbudowany. Zobaczcie, to też jest, o tutaj, o kurczę, o, powiem wam, że wygląda to naprawdę ciekawie, ale jest problematyczne, jeśli chodzi o wejście, no bo tam nie da się wejść, więc wrócimy się. O, idziemy jeszcze na tą górkę tutaj. Mam nadzieję, że stąd nikt nas nie widzi. Tam jest Ola, jak widzicie. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, jak to wszystko miało być ułożone. Jest tam na pewno Ola. Nie wiem, czy dostrzegacie. Tam jakiś większy budynek miał być. Może faktycznie w tym miejscu miały być baseny. A tutaj może parkingi. Może jakoś tak to miało być zrobione. W każdym razie będę chciał się dostać na tą platformę wyżej. Więc wrócę do Oli. Powiem wam, że o tym miejscu dowiedziałem się tak naprawdę, dowiedzieliśmy się tak naprawdę po opublikowaniu tego basenu z Zabrza, że podobny los tak naprawdę spotkał to miejsce. Że niestety, ale nie udało się po prostu wybudować do końca tego miejsca. Ładnie to wygląda. To ciężko. Być może po śniegu są te wszystkie takie doptane rzeczy. O, tam bym sobie podszedł, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Tam jest ciemno, a nie chcę wyciągać latarki, bo wiedziałem, że i tak nie wejdę tam pod spód, ale mogę wam pokazać, jak to wygląda tutaj. O! No, powiem wam, że tu jest głęboko. Tu jest chyba z 1,5 metra wody. No, będzie tyle. Z 1,5 metra wody. To być może jakieś schody były. Może jeszcze zobaczymy od drugiej strony. W każdym razie, no, nie wygląda to za fajnie. Idziemy do Oli. Nie, nie wchodziłem tam, wiesz. Kręciłem raczej tam na dole. Przypuszczam, że w jakiś sposób tu się da wejść, nie? Słuchaj, ale tam było mnóstwo, nie? Tych pomieszczeń jest na dole. Tak, jest mnóstwo, ale wszystko jest zalane. I tu jest takie pomieszczenie, tu na dole, no, gdzie ono ma gdzieś około 2 metrów, tam jest wody. Coś niesamowitego. No, że jak ktoś nie umie pływać, no tak wpadnie, to ma wielki problem. Miało być te sale, no wiesz, miało być zatrudnione prawie 250 osób. Może to o to chodzi. Musiało być plany na ogromne takie przestrzenie, nie? Mhm. Może jakieś, wiesz, może jakieś skłosze, może jakieś... Siłownie, restauracje. Tak. A to na pewno, no jak to ma być, no, miałby stąd. Przeliczyli się finansowo. No, myślę, że tak. Znaczy tak, tak to doczytałaś tam, nie? Tak. No, pomysł powstał w 99. W 2002 kamień węgielny wmurowali, tak? A w 2004 miał już być generalnie, wiesz, dostępny, nie? Zobaczcie, jak to wygląda z tej strony. Wow, ale naprawdę robi robotę. Robi to robotę. Zobaczcie. Ale pogoda też jest idealna właśnie na to miejsce. Takie, jakie jest właśnie teraz po prostu. Tu na przestrzał widać tamto. Wow. I tutaj od góry to... O kurcze, powiem wam, no wygląda to niesamowicie. Ale konstrukcja.
Oj. Mógłbym w sumie przejść tam, ale myślę, że to jest zbyt wielka brawura, a i tak byście zobaczyli praktycznie to samo, więc nie będę was tutaj jakoś straszył tym wejściem. Troszkę wam tutaj pokażę. O, tu. Tu jest dosyć wysoko. Nawet bardzo wysoko. Więc idę tam. Oj, jest w ogóle jakoś tak miękko, dziwnie. O Jezu, patrzcie. Całe buty zabłocone. Tu jakieś murki były. Czyli tutaj jeszcze coś było nadbudowane do góry. Jest takie błoto. Jakby i tutaj są te takie pomieszczenia. Oj, tu jest ryzykownie, powiem wam. O, ale tu mamy schody. Słuchajcie, tu mamy schody. Tu jest ten dwumetrowy taki spad. Mam nadzieję, że tam nikt nigdy nie spadł, bo myślę, że byłby problem. Ale tu są schody, więc patrząc, co przypadkiem tutaj nikogo nie ma. Nie, to zejdziemy sobie na dół. Ona jest tam. A my zejdziemy sobie tutaj po schodach. A i to jest to pomieszczenie tutaj. Widzicie? Ale to wygląda. No, tu jest głęboko. Słuchajcie, tutaj akurat nie. Tam przez upadek można by było sobie coś zrobić. Zobaczcie, jak świetnie roślinki tu rosną. Ale to wygląda. Naprawdę. Kawał takiego tradycyjnego impresu. A tutaj były schody też w dół, w tych śmieciach. I dlatego tam można było przejść po prostu jeszcze. Czyli to jest zalane do wysokości takiej, na wysokość człowieka właściwie. No to powiem wam, że ciężko by było się poruszać, mimo że ta woda nie jest jakoś specjalnie zmącona. Ona tu cały czas stoi. Tam motylek dogorywa niestety, jak widzicie. No i dużo tutaj jest tej... Ale to wygląda, słuchajcie. Atmosfera jest niesamowita. Niesamowita atmosfera. Ha. Zapach nie jest jakiś specjalnie nieprzyjemny. O, tak. Tu jest to. Teraz wyjdziemy na zewnątrz. Delikatnie. O, a tu jest Ola. Olu? Tak? Hej. Tutaj zwierzęta mają drogę, wiesz? Tak, właśnie widziałem. Przechodziłeś tam? Przechodziłem. Jest bardzo ślisko, tak wiesz? Błotniście. To w zależności, czy ci odpowiadają te kadry, no bo wiesz, to już jest kwestia twojego wyboru, nie? Tak, bo jak ci z tamtej strony, wiesz? No to przejdź. Może tutaj miała być winda. Całkiem możliwe i potem można było przechodzić tamtędy.
A tu jakiś silnik czy coś? No, tak to wygląda przynajmniej. Ale już stąd pójdę. Wybiorę. A, tą drogę wybiorę. Troszkę olej nagram. Oj, tu jest naprawdę błoto, słuchajcie. Patrzcie, tu jest taka glina czy coś. Już wcześniej czułem, że takie dziwne uczucie jest. Gigantyczny, nie? Ile to było hektarów? 25? 35? Chyba 35 hektarów, tak mi się wydaje. No to ten za... Znaczy na tych terenach. Dlatego ta ziemia taka tutaj też jest. Ona jest w taki czerwony piasek jakby. Tak. Dobra, słuchajcie, no bo tędy się nie da zejść, tutaj jest za wysoko po prostu, więc ja zejdę tędy, tak jak wcześniej wszedłem, gdzie był ten moment wejścia, gdzie to było, tutaj? Nie, tu było za wysoko, chociaż tu też mógłbym skoczyć, ale chyba tam jest sensowniej, to podejdę tam. Okej. A to tam było, Jezu. Tutaj to jest. Jak to widzisz? Szkoda, że nie idzie wejść do tego dołu. Chociaż to, no niby tam nic nie ma, ale wiesz, można sobie wyobrazić, nie? No, ja tam troszeczkę zszedłem tam, ale tam potem woda jest, nie? I ta woda już jest przez cały czas się ciągnie. No. Więc to jest ciężkie naprawdę do eksploracji. No, dlatego myślę, że po prostu... Ale sam obiekt fajny. Fajny, ogromny. No. To jest taki no, industrialny, nie? Szkoda. Szkoda, bo niewykorzystany taki teren po tej piaskowni, a tutaj ponoć ludzie po tej piaskowni, wiesz jak to tereny po piaskowni, nie? No, zawsze jakaś woda. Ludzie przychodzili i to takie było takie miejsce rekreacji, bo przecież tak naprawdę miasto jest rzut beretem. No przypuszczam, że ta woda się tam zbierała tam, gdzie teraz się zbiera, tylko że nie było to wymurowane. Bo tam takie rzeczki gdzieś po bokach. Poza tym ten teren jest dosyć tak tutaj... ja wiem, że to przez tą budowę pewnie jest uklepany. Chodź, idziemy. No, dobra. Słuchajcie, to w tle tam jest ten basen, kompleks basenowy właściwie. Możemy powiedzieć, gdzie to jest, bo przecież to nie jest żaden problem, nie? Chcesz cukierka?
A mogę chcieć. Czy ty chcesz cukierka? Pamiętasz kabaret Olgi Lipińskiej? Nie, nie pamiętam. Nie pamiętasz? Znaczy, pamiętam, ale nie pamiętam tego sketchu, już nie pamiętam. Słuchajcie, teraz cukierka sobie wezmę. Coca-Colowy, więc taki substytut, jakbyśmy się napili. No w sumie tak. I to wszystko, trzymajcie się. Cukierkiem Coca-Colowym żegnamy was i widzimy się zaś. Do następnego spotkania. Cześć. Hej. Słuchajcie, i tutaj, no to śmieci akurat są, to każdy widzi, ale zobaczcie to. Tutaj jest taki kubek, czy kubek, kufel właściwie, Barburka 1988 rok, spotkanie gwarków, a tutaj saneczkowe Mistrzostwa Świata w Krynicy 1958 rok. Wiesz co, ale ktoś to wyrzucił? Bo to są jakieś pamiątki, ale komuś na tym nie zależało, nie? Tak, ale może remontował dom czy coś, ale zobaczcie. I przyszedł do lasu to wyrzucić. To jest coś pięknego. Saneczkowe Mistrzostwa Świata w Krynicy, 1958 rok. Ale będzie TikTok, nie? Ale ładne to jest, naprawdę. Barburka 1988, spotkanie gwarków. Ale piękny kufel. Odwróć go. A tutaj jeszcze takie coś, kopalnia jakaś. I robak. No tak. No przepiękny to jest, przepiękny. Szkoda. Wow. Co tu, Olu, znalazłaś? No. Kubek z Jasnej Góry. Kolejna pamiątka, która komuś jest niepotrzebna. Ale on jest ładny, taki ciężki, on nie jest taki byle jaki. Jest pęknięty, Jasna Góra. Ale piękny artefakt. I to wszystko znalezione gdzieś tam w śmieciach wrzuconych do lasu. Niestety.